katedrze teorii literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych, także mówię to specjalnie pod adresem młodzieży, że ci, którzy może wybiorą się na tego typu studia, będą mieli z panem do czynienia. O, zabrzmiało to bardziej konkretnie. Dzisiaj poznamy pana jako autora książki Nic zwyczajnego o Wisławie Szymborskiej. Zapraszam pana serdecznie. Dziękuję. Trzeba było tę książkę napisać. Kiedy się zastanawiałem nad tym, jaka ona była, to przypomniało mi się to, co ona sama o sobie mówiła i przed czym sama się broniła. W każdym razie Szymborska powtarzała, że będzie się starała pozostać osobą, a nie stać się osobistością. Miała takie odwieczne przyjaciółki, to były głównie przyjaciółki z gimnazjum sióstr Urszulanek. I raz do roku spotykały się one, no, z siłą rzeczy w coraz węższym gronie, na tak zwanych sabatach czarownic. Oczywiście ja nie byłem dopuszczany do żadnego takiego sabatu, ale znam dwie historie stamtąd wzięte. Mianowicie panowała jedna żelazna zasada. Nie wolno było mówić o chorobach. I jak któraś powiedziała coś o chorobach, to chorobę to musiała płacić. I podobno któregoś roku spotkały się chyba u Szymborskiej, bo to tam było w Krakowie zawsze, w mieszkaniu której z nich. Jedna z nich wyjęła portmonetkę, wysypała całą zawartość na stół i powiedziała: muszę. Natomiast na jednym z ostatnich takich sabacików, podobno, bo też to Szymborska mi to opowiadała, jedna z pań zaczęła strasznie narzekać na swojego męża, że taki, że owaki, że zapomina, że... A druga jej mówi: przestań, to jest już nasz ostatni mąż. Szymborska stwierdziła, że to jest taka fraza, którą można by było wrzucić do filmu Woody Allena. Bardzo mi się nadawało. No więc zależało jej na przyjaźniach, na tych ludziach zaprzyjaźnionych, na tym, żeby prowadzić takie życie, jakie prowadziła do tej pory, więc myślę, że trzeba o Szymborskiej myśleć między osobistością a osobą, ale jeszcze jeden element, jeszcze jedno słowo do tego by trzeba było dopisać. Kiedyś autorem tego słowa jest taksówkarz, który kiedyś wiózł Szymborską i mnie zresztą, i ją rozpoznał, wyregulował sobie lusterko i powiedział: to dla mnie wielki zaszczyt wieść taką osobliwość. Więc osobą, osobistością, a osobliwością. Jak po jej śmierci znaleźliśmy takie notatki do wierszy na karteczkach, notabene tu też przypis anegdotyczny nieco. Od lat 60. miała taki notesik, w którym sobie zapisywała właśnie pomysły na wiersze. Bardzo możliwe, że te frazy, które jej się przyśniły, tytuły, wierszy, metafory, rymy. I to jest taki chyba najcenniejszy fragment naszego archiwum. Szymborska nie przepadała za przecinkami, nie nadużywała ich, ja tak na przed który, przed drzewo, takich miejscach miałem, może tu, dobrze, niech będzie. Także to jest mój wkład w literaturę polską, bardzo wiele przecinków w ostatnich książkach Szymborskich z mojego autorstwa. Proszę mieć zrozumienie, jak to będą czytali, nawet żartowaliśmy z Szymborską, że może kiedyś no, publikuje przecinki zebrane. Teraz albo nigdy wiatr porusza chmurą, bo wiatr to właśnie to, co tam nie wieje. I wkracza żuk na ścieżkę w ciemnym garniturze świadka na okoliczność długiego, na krótkie życie czekania. A mnie tak się złożyło, że jestem przy tobie i doprawdy nie widzę tym nic zwyczajnego.